Tytuł kursu: Elementy organizowania i monitorowania procesów magazynowych. Moduł: Dobieranie urządzeń do wykonywania transportowych czynności magazynowych. Tytuł wideokastu: Podsumowanie wiadomości o sposobach magazynowania towarów oraz o procesach magazynowych. Za chwilę będziesz obserwatorem sceny rozgrywającej się w jednej ze szkół praktycznie każdego dnia. Zwróć uwagę na wypowiedzi ucznia. Zapraszam. Janek, proszę powiedz mi, co rozumiesz pod pojęciem magazynowanie? Magazynowanie, inaczej składowanie towarów. Magazynowanie jest to zbiór czynności związanych z umieszczeniem zapasów na powierzchni lub w przestrzeni magazynowej w sposób usystematyzowany, odpowiednio do właściwości zapasów i istniejących warunków składowania. A proszę wymień czynniki, od których uzależniony jest sposób zagospodarowania strefy składowania. Sposób zagospodarowania strefy składowania zależny jest od wielu czynników. Od postaci dóbr materialnych, od rodzajów i gabarytów jednostek ładunkowych, od rotacji zapasu oraz od częstości pobrań. Proszę powiedz, jakie stosuje się w magazynach metody składowania? Wyróżniamy dwie metody składowania. Metodę stałych miejsc składowania oraz metodę wolnych miejsc składowania. A co nazywamy towarem niebezpiecznym? Towary niebezpieczne to takie przedmioty i materiały, których przewóz jest albo zabroniony, albo dopuszczony jest jedynie na warunkach określonych prawem. Co nazywamy procesem magazynowym? Proces magazynowy jest to zespół działań operacyjnych związanych z przyjmowaniem, składowaniem, kompletacją oraz wydawaniem dóbr materialnych w odpowiednio przystosowanych do tego miejscach i przy określonych warunkach organizacyjnych i technologicznych. Proces magazynowy składa się z przepływu informacji, towarów i płatności. Dobrze, dziękuję za odpowiedź. Możesz usiąść. Dziękuję. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.